Rok 1946. Pierwszy rok od zakończenia wojny. Na dworcach obozowiska. Przepełnione pociągi, rozpaczliwa walka o skrawek miejsca, choćby na buforach i na dachach. Usprawnić transport to najważniejsze zadanie chwili. Usprawnić transport to znaczyło repatriować ludzi ze wschodu i zachodu. To znaczyło zagospodarować ziemie odzyskane, uruchomić przemysł, eksportować węgiel i sprowadzać maszyny i surowce konieczne dla odbudowy gospodarki narodowej. A transport był w stanie opłakany. Tory i mosty zniszczone. Tabor wywieziony do Rzeszy albo w stanie ruiny. Pierwszy okres batalii o transport był okresem bohaterskich zmagań polskiego robotnika i kolejarza. Na prędce naprawiano tory, na prędce remontowano parowozy i wagony. Po tym przyszedł plan odbudowy, a w ślad za planem potężny ruch współzawodnictwa pracy. Mamy coraz więcej polskich wagonów i lokomotyw, ale ofensywa na odcinku transportowym trwa. Oto reportaż z frontu walki o wyższą jakość i szybsze tempo produkcji. Pokażemy Wam, jak powstaje nowy polski parowóz BT-47. Państwowe zakłady Cegielski w Poznaniu. Praca, jak wszędzie, rozpoczyna się wczesnym rankiem. Spóźnień nie ma. Robotnicy Cegielskiego, jedni z pierwszych w kraju, podjęli ruch współzawodnictwa. Miejscem narodzin parowozu PT-47 jest kreślarnia. Gęsta siatka znaków i cyfr, które powoli pokrywają białe arkusze papieru, to pierwszy kształt lśniącej stalowej maszyny. Z kolei przechodzimy do warsztatów traserskich, gdzie wyznacza się rysunek lokomotywy w metalu. W warsztatach mechanicznych królują obrabiarki. Tu, przy maszynach wyrabiających elementy parowozu, rodzi się najwięcej pomysłów racjonalizatorskich i nowatorskich. Dzięki inicjatywie mechaników pracujących przy dokarkach i frezarkach udało się skrócić proces produkcji lokomotywy do 3 dni. Troska o warsztat i narzędzia, dyscyplina i organizacja pracy dają podstawę do zdobycia zaszczytnego tytułu przodownika pracy. Warsztatami mechanicznymi współzawodniczy kotlarnia. I tu rodzą się pomysły racjonalizatorskie i nowatorskie. Jesteśmy świadkami zakładania nowego rusztowania ochronnego, które zwiększy w znacznym stopniu bezpieczeństwo pracy. Niemal każdy dzień przynosi nowe pomysły i nowe udoskonalenia, prowadzone w poszczególnych oddziałach z inicjatywy robotników i techników. I dlatego właśnie co 3 dni nowa, lśniąca lokomotywa opuszcza fabrykę. Wyścig trwa. Warsztaty mechaniczne muszą nadążyć za kotlarnią, kotlarnia za kuźnią. Żar obiewa twarze kowali przy mechanicznych młotach. Więcej lokomotyw to więcej węgla, więcej domów i książek. Każdy robotnik Cegielskiego zna tę arytmetykę socjalizmu. Wróćmy do kotlarni, gdzie niciarze i spawacze rozpoczęli już pracę nad paleniskiem nowej lokomotywy. Terminy będą dotrzymane, plany produkcyjne przekroczone. Przy warsztatach czuwają przodownicy. Gdy patrzycie na trasę WZ, na most Śląsko-Dąbrowski, na rosnące konstrukcje nowych, żelbetowych budynków Warszawy, pamiętajcie, że jest to także dzieło robotników Cegielskiego. Ich trud daje nam nowe pociągi, a pociągi łączą budowy warszawskie ze stalowniami Śląska. I znów wracamy na chwilę do warsztatów mechanicznych, gdzie tokarki i frezarki kończą pracę nad ostatnimi detalami potrzebnymi dla zmontowania lokomotywy. Wreszcie jesteśmy na hali montażowej. Wszystko, co powstało w kotlarni, w warsztatach mechanicznych i w kuźni, płynie do hali montażowej.
tu wyłania się ostateczny kształt maszyny. Praca nad lokomotywą PT-47 dobiega końca. Oczy w górę. Nowa, lśniąca i piękna płynie nad halą. PT-47. Dzieło polskiego robotnika. Praca skończona. Teraz jest czas na uśmiech. Uśmiechem trzeba pożegnać tę, która prowadzić będzie rzędy naładowanych wagonów, która połączy Katowice ze Szczecinem, a Wrocław z Warszawą. Życzymy jej, by jak błyskawica spinała polskie kopalnie i porty, polskie góry i morza. PT-47 rozpoczyna służbę. Szczęśliwej drogi!